razem ruszamy w trudną drogę tę. Do Maryi w górę wciąż. Tak, razem ruszamy w trudną drogę tę, bo pragnienie serca ciągnie nas. Tu jest miejsce, tu jest pora, tu jest czas. Niech chwała sta siła Boża rośnie w nas. Te owocne gry brzmi szlak. Pan nieustannie swoje sił dodaje nam. Królówka i Pan prowadzi nas. Daj wiarę i nadzieję. Nie tak szybko, krok po kroku do Maryi, nie tak szybko. Matka Boża będzie z Tobą zawsze blisko. Gdy jeszcze, że odda wszystko.
aby Twój Syn żył we mnie. Pomóż się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, nie rozstaje się. Pomóż się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomóż się. Pomóż się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomóż się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, zerwuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, pomóż się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomóż się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, pomóż się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Pomóż się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Teraz będzie modlitwa wstawnicza. Proszę, żeby teraz już zrobić przejście tutaj przez środek kościoła do schodów po dwóch stronach. Prosił, żeby środek kościoła wyszedł. Bardzo proszę, potem sobie tutaj wrócicie na adorację. Żeby środek kościoła wyszedł na zewnątrz. Bo więcej przejście, naprawdę zobaczycie, że będzie lepiej modlić się tam na zewnątrz i lepiej przeżywać będziemy modlitwę, kiedy po prostu nie będzie takiego ścisku w kościele. Czekamy na modlitwę tylko jednego z kapłanów, nie idziemy do drugiego, żeby też nie przechodzić.
W czasie, kiedy kapłan położy rękę, wtedy w sercu można mówić Zdrowaś Mario. Może też pokazać zdjęcia swoich bliskich, czy też ktoś ma w komórce. Ktoś, kto będzie miał spoczynek, to taką osobę też starajmy się przytrzymać, delikatnie położyć na ziemię i czuwać przy tej osobie, żeby ktoś inny niechcący nie wszedł gdzieś tam, nie kopnął niechcący stopą. Coś może też podłożyć tej osobie, która ma spoczynek pod głowę. Czy jakiś kocyk, jak ktoś ma, czy torebkę ewentualnie, żeby głowa nie była na samej ziemi. A zdjęcia, to też przypominam, można robić, ale tylko po modlitwie wstawienniczej. Jak się modlitwa wstawiennicza skończy, to na zewnątrz możecie sobie tutaj, czy przy kaplicy, czy przy figurce Matki Bożej, czy tutaj przy tym naszym ogrodzie, właśnie też robić zdjęcie. My tutaj też jeszcze powiem tak dodatkowo, może nie wprost w związku z modlitwą wstawienniczą, ale ten park, który jest zaraz tutaj właśnie przy pustelni, staramy się zagospodarować. Tam będą alejki, już część alejek jest zrobionych. Będzie też droga krzyżowa. Będzie takie miejsce właśnie na, również i tam na taką modlitwę na zewnątrz. Będą też ławki, także w przyszłości, w przyszłym roku jakieś krzewy, kwiaty, żeby ten park też był piękny. Tam jest również grota, ona za jakiś czas będzie poświęcona i tam będzie umieszczona figurka świętego ojca Pio. No właśnie, żeby też łatwiej było się modlić, ten czas również wykorzystać na tą modlitwę również za stronę świętego ojca Pio. I będzie też taki mały kącik w tym parku, rodzinny. Też tam może jakieś małe huśtawki, może jakieś piaskownica, coś takiego, żeby tutaj dużo dzieci przyjeżdża, żeby dzieci też miały ze swoimi rodzicami takie miejsce na taki odpoczynek. Wrócę jeszcze do modlitwy wstawienniczej, więc ta modlitwa wstawiennicza będzie krótka, ale będzie intensywna i dobrze jest, oprócz tego właśnie, że będziecie pokazywać swoje zdjęcia swoich bliskich, też jeszcze w sercu wzbudzić intencje, że właśnie za nich się prosicie modlić, albo za tych, których nie macie na zdjęciu, ale macie w sercach, którzy prosili was też o modlitwę. I w tą modlitwę przeżywajmy w ciszy, w skupieniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest zawsze na początku staram się taką małą anegdotę też przed modlitwą powiedzieć, żebyśmy nie byli tacy na modlitwie, tacy sztywni, tacy zbyt poważni. Też kilka dni temu była ta historia z takim złodziejem, który spowiadał się w czasie i w czasie tej spowiedzi ukradł księdzu zegarek. Teraz będzie też o księdzu, do którego przyszedł pewien człowiek do kościoła i powiedział, proszę księdza, ja 30 lat temu wziąłem krzyż z tego kościoła. A temu na to, no to natychmiast przynieś ten krzyż, jeżeli to był krzyż tego kościoła, no to natychmiast przynieś, bo należy do kościoła, to jest kradzież, nie wolno tak robić. Ja tutaj poczekam na ciebie w zakrystii, przynieś ten krzyż. I mówi, dobrze, za chwilę, zaraz tutaj księdza przyniosę. No i ksiądz czeka w zakrystii na tego człowieka, no, żeby przyniósł ten krzyż, który ukradł. I ten otwiera zakrystię, wchodzi z żoną, ma na rękach i mówi, to jest krzyż, który wziąłem z kościoła stąd 30 lat temu i teraz wracam. Także zwrócił krzyż. Pomódlmy się teraz. Jak ktoś ma taki podobny krzyż, to teraz niech wróci.
Panie Jezu Chryste, prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił nas, nasze serca, naszych bliskich, których kochamy, których teraz duchowo przenosimy do Ciebie. Przenosimy różne nasze też krzyże naszego życia i chcemy to oddać Tobie. Chcemy prosić, żebyś okazał nam swoją miłość, swoje miłosierdzie, abyś wejrzał na nasze cierpienie, uleczył nasze rany, wzmocnił naszą wiarę. Pomógł nam żyć w tym życiu pełnią życia chrześcijańskiego. Prosimy Cię o to, Panie. Prosimy Cię o to również, Maryjo. Oprócz tej łaski wiemy, że otrzymujemy wtedy, kiedy prosimy przez Ciebie. Kiedy oddajemy Ci nasze sprawy, nas samych, Twojemu sercu. Wiemy, że jesteś również duchowo w tym miejscu obecna. Tyle razy tego doświadczyliśmy. Tyle osób doświadczyło do Twojej bliskości, Twojej miłości. Dlatego, Mamo Maryjo, Królowo, Pani nasza, prosimy, okryj swoim płaszczem każdego z nas. Ukryj swoim niepokalanym sercu. Bądź przy każdym z nas. Prosimy, abyś duchowo mieszkała w naszych domach. Chcemy, żebyś była w naszych domach z Jezusem. I prosimy Ciebie już teraz, chociaż prosimy oprócz tych spraw takich zwykłych, doczesnych, które są dla nas ważne, prosimy również o sprawy niebieskie, o to, żebyśmy kiedyś mogli, kiedy będziemy odchodzić z tego świata, żebyśmy mogli być zabrani przez Ciebie do nieba, żebyś nas wzięła do nieba, Mamo Maryjo. Żeby każdy z nas mógł cieszyć się Bogiem na wieki i Tobą jako Matką naszą. Wierzymy, że nam pomożesz tym, żeby nasze życie zakończyło się niebem. Każdego z nas. Czy ktoś jest starszy, czy ktoś jeszcze jest dzieckiem. Wierzymy, że tak będzie, Mamo. Maria, 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 Seria, 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 Aria, 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 córeczka mała Agatka i było takie słowo poznania, że Pan Jezus uzdrawia teraz małą Agatkę. Jej, ona miała w tym czasie, mama jej spoczynek, a ta dziewczynka została uzdrowiona. Zaraz po tej modlitwie bardzo głęboko zasnęła, spała. I obudziła się uzdrowiona. Miała takie problemy z napięciem mięśniowym, nie panowała nad tymi odruchami też i to ciało po prostu zostało, jej maleńkie ciało uzdrowione. Nie ma tego, a na drugi dzień jak poszła do kobiety, która jest rehabilitantką, masażystki, która zajmuje się takimi małymi dziećmi,
powiedziała, gdzie pani była, co się stało, bo dziecko jest zdrowe, nie ma tego, co miało. Więc to mówię też dlatego właśnie, żebyśmy widzieli, że nie tylko na spotkaniach, ale tutaj też jak najbardziej Pan jest od ciała, że dotyka też dzieci, wasze wnuki, z którymi się wstawiacie, z którymi tu jesteście, albo których tu nie ma, ale z którymi się modlicie. Jeszcze pomóżmy się w modlitwie w językach, razem z Maryją, przez Maryję. Szana Maria, Abelio, Sorbet, Halel, Paria, Sorom, Sami Fala, Tiri, Hona, Nana, Szalaj, Szala, Betiri, Sorobeto, Adonai, Maria, Adonai, 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 Sini Fala, Tore, Parape, Sini Fala, Tiri, Hona, Maria, Saria, Sorom, Santa Maria, Sole Maria, Pedai, Paraleto, Paraleto. Przyjdź Duchu Święty również przez dotknienie. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty przez dotknienie. A Ty Halijas, a Ty Halijas. Pan daje Ci teraz swojego ducha, pocieszyciela. Pan daje Ci swojego ducha uzdrowiciela, który Cię uzdrawia. Duch Święty Cię teraz uzdrawia. Jest osoba, która czuje przy swojej prawej stronie obecność Marii. To nie jest złudzenie. Naprawdę jest przy Tobie Maria. Jest osoba, która ma cierpienie związane z bólem, częstym bólem serca. Często ma bóle serca w nocy, kiedy zasypia i Pan uzdrawia Twoje bolące serce. Jest także osoba, która ma krwotok, którą Pan uzdrawia. Jest osoba, która leczy się na schizofrenię i Pan Cię uzdrawia. Stopniowo będzie przywracał Twoją psychikę do zdrowia. Pan Jezus też leczy Tadeusza z choroby nowotworowej płuc. Pan Jezus leczy Angelikę z niepłodności. Jest cieszyła się trojgiem dzieci. Dziewczynka, potem będzie chłopczyk i trzecie dziecko też chłopczyk. Także ufaj, nie bój się, nie martw się. To jest do Ciebie. Przez internet będzie nas słuchała młoda dziewczyna, Lena, którą Pan uzdrawia z takiego właśnie z gniewu, złości, uwania od tego, z agresji do siebie samej, z anoreksji. Pan Jezus też leczy Elwirę, Kirias i Kirias. Leczy jej stawy, leczy jej duszę. Przez internet będzie nas słuchał mężczyzna, który ma na imię Piotr, który niedawno wyszedł z więzienia i który szuka nadziei, szuka Boga. I przypadkowo będzie osłuchiwał to, w cudzysłowie przypadkowo, tą modlitwę. I Pan mówi do Ciebie, ja Ciebie też szukam. Pan mówi, spotkajmy się w sakramencie pokuty, pojednania. Tam będę na Ciebie czekał. Pan Jezus też dotyka mężczyzny, który ma na imię Witold, który ma częste bóle żołądka i bóle związane z prostatą. Pan leczy, uzdrawia Ciebie. Pan mówi
doliny, będziesz widziała moją chwałę. Będziesz oglądała wielkie rzeczy, które uczynię dla Ciebie i dla tych, których kochasz. I teraz Pan Jezus dotyka kobietę, która jest już tutaj drugi raz na tej modlitwie, na Przeświętej była drugi raz i którą Pan Jezus powołuje do tego, żeby była ściśle związana z Maryją. Żeby miała szczególną miłość do Maryi. Jako znak, że to jest do Ciebie, teraz będziesz miała spoczynek. Przyjdź Duchu Święty przez to dnie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Maryjo, Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami.